Sobota 31 marca. Witam Państwa i zapraszam na wydarzenia, a dzisiaj powiemy m.in. o zjeździe Krystyn, o roku korczakowskim i 40-leciu pracy naukowo-dydaktycznej profesora Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Tradycją stały się coroczne imieninowe zjazdy Krystyn z całego kraju w dniu 13 marca. Tak było i tym razem. Panie na miejsce swojego świętowania wybrały Podkarpacie. Licznie zgromadzone przybyły z całego świata na 15. jubileuszowy ogólnopolski zjazd. Tegorocznemu zjazdowi Krystyn towarzyszyło hasło Eurokrystyny 2012, imieniny Krystyny, urodziny. A zjechały na niego panie w przekroju wiekowym od kilkulatek do 90-latek, reprezentujących różne profesje od Krystyn ze świata kultury, nauki, polityki, do zwyczajnych kobiet przybywających z najróżniejszych zakątków Polski i zaproszonych z wielu krajów świata. Przyjechały dwie z Chicago Krystyny, Krystyna Kacperczyk i Krystyna Baran-Iwańska. Jedna już jest grupą Dwórek, druga jest Euro Krystyna z grupą krakowską. Co panie tak ciągnie na te zjazdy Krystyn? Żeby zdobyć tej energii, żeby się cieszyć. Przynajmniej ja przyjeżdżam w Chicago, najdroższe imieniny są moje, bo muszę wydać dużo pieniędzy, ale nie żałuję, bo wracam z wielką energią, naładowana, szczęśliwa. Jak mam takie wszystkie Krystyny, jestem uradowana. Zgłosiły się grupy zorganizowane Krystyn ze wszystkich województw. Przyjechały z transparentami swoich miast. Bardzo, bardzo cieszymy się, że możemy tutaj dzisiaj być. Cieszę się, że na Podkarpaciu, że w Rzeszowie, że możemy gościć przy pięknym naszym mieście tak ogromną liczbę Krystyn, ponad 500 osób. To jest naprawdę duży sukces Podkarpacia. Zawsze zwiedzamy miasto, zwiedzamy okolice, bywamy w teatrze. I bawimy się świetnie. Do grupy najmłodszych należała kilkuletnia Krysia z Rzeszowa, a najstarsza była 92-letnia pisarka z Warszawy. Mam 7 lat, nazywam się Krysia Paśko. Powiedz, jak ci się podoba na takim zjeździe pań o imieniu Krystyna? Bardzo. Bardzo ci się podoba? 13 marca na rzeszowskim rynku miało miejsce uroczyste przekazanie kluczy do miasta, które na 2 dni pod rządy Krystyn oddał prezydent miasta Rzeszowa. Wcześniej odbyły się występy artystyczne, w których brała udział reprezentacyjna orkiestra Dęta miasta Łańcuta pod batutą Tadeusza Chlebka. My się bardzo polubiłyśmy i po 2-3 pierwszych zjazdach uznałyśmy, że to musi trwać dalej, bez tego się nie da. Wiele z nas się zaprzyjaźniło, utrzymujemy kontakty między zjazdami i to jest naturalne. My sobie już nie wyobrażamy inaczej spędzić imieniny. Urządzamy dla rodzin to święto w innym dniu. Niektóre koleżanki Krystyny prowadzą jakiś biznes, jedna drugie może coś pomóc, tak jak to moja koleżanka nieraz dzwonię do niej, bo jestem po ciebie od razu już, nie ma sprawy. Załatwane jest i bardzo to po prostu nas jakby poznajemy się coraz bardziej. Krystyny paradowały po Rzeszowie niczym dwórki królewskie w stylizowanych nakryciach głowy. Niektóre z nich wystąpiły w stylowych sukniach szytych na tę okazję lub w strojach teatralnych. W trzecim dniu Krystyny miały okazję zawitać do Łańcuta, gdzie zwiedziły zamek i Muzeum Gorzelnictwa. Podczas zjazdu zaplanowano wiele atrakcji, m.in. konferencje naukowe, spotkania w teatrze, filharmonii, wystawy i wernisaże, a także rozgrywki sportowe. Wszystkie panie zapewniły, że już myślą o następnym spotkaniu, na które na pewno pojadą. I przy okazji zapraszają inne Krystyny, które jeszcze nigdy nie uczestniczyły w tego rodzaju przedsięwzięciu. Wszystkie Krystyny, które noszą to piękne imię, zapraszamy na kolejne zjazdy. Miejmy nadzieję, że idea, którą zapoczątkowała świętej pamięci Krystyna Bochenek, nie zgaśnie i będzie dalej trwała. Człowiek z natury jest dobry. To hasło wielokrotnie powtarzane było podczas konferencji zorganizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka z okazji roku Janusza Korczaka. W spotkaniu, które miało miejsce na rzeszowskiej uczelni, znalazły się znane postacie ze świata telewizji oraz łańcucka młodzież z drugiego LO. W Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie odbyła się konferencja o mądrym wychowaniu. Na temat prawa dziecka dyskutowali m.in. Henryka Krzywonos, Dorota Zawadzka, Anna Maria Wesołowska oraz Marek Michalak, rzecznik praw dziecka. Konferencja odbyła się pod hasłem Nie ma dzieci, są ludzie. W czasie dyskusji zaproszeni goście rozmawiali m.in. o prawach dziecka w kontekście praw człowieka, wychowaniu do wolności i odpowiedzialności oraz o przygotowaniu kadry urzędników i funkcjonariuszy do pracy z dziećmi.
Przekonywali również, że dziecko to pełnoprawny członek naszego społeczeństwa. Dzieci naprawdę są świetne, są niedoceniane. Chciałabym, żebyśmy więcej mówili o tych jasnych i dobrych stronach, o tym, jak nam się udaje je świetnie wychowywać. Ja bym bardzo chciała, żeby rodzice się uczyli, żeby dowiadywali się, żeby szukali odpowiedzi, ale też bardzo bym chciała, żeby ufali swojej intuicji, bo gdzieś się pogubili. I rozmawiałam dzisiaj z jedną panią, też z jakichś mediów, i ona mówi, że strasznie dużo jest teraz takich przypadków. Nie jest ich wcale dużo więcej, tylko media nagłaśniają to w taki sposób, że z jednego przypadku, który 30 lat temu też był, teraz nagle mówi się o tym przez miesiąc i mamy wrażenie, że to się ciągle dzieje. Ja myślę, że niewiele się zmieniło. Zawsze byli rodzice, którzy sobie nie radzili i tacy, którzy sobie radzili świetnie, tak jest dzisiaj. W czasie konferencji o mądrym wychowaniu zaproszonym gościom zaprezentowały się dzieci z przedszkola publicznego nr 2 w Rzeszowie oraz uczniowie gimnazjum nr 7 w Rzeszowie. Ważnym punktem była inscenizacja sądu koleżeńskiego Janusza Korczaka, przygotowana przez młodzież z liceum ogólnokształcącego w zespole szkół nr 1 imienia Janusza Korczaka w Łańcucie. Talent młodzieży i ważny temat poruszony przez łańcuckich licealistów docenili zgromadzeni na sali goście, a w szczególności Anna Maria Wesołowska. Młodzież poruszyła tematy związane bezpośrednio z ich problemami. Pokazała, w jakim żyje świecie. W świecie niezbyt przyjaznym dziecku. W świecie, który my stworzyliśmy, my dorośli, a tak naprawdę nie mamy na temat obecnej rzeczywistości zielonego pojęcia. I to dobrze, że młodzież pokazuje, mamy problemy. Mamy problemy nie tylko z przemocą rówieśniczą, nie tylko z cyberprzemocą, ale mamy również problemy z waszą przemocą, z przemocą dorosłych. To, że gnębicie nas nieraz, psychicznie, emocjonalnie, przecież to jest przestępstwo, a nikt o tym nie mówi. Problemy naszych dzieci powinny być dla nas najważniejsze, wtedy, kiedy dzieci są małe, wtedy, kiedy wyciągają do nas rękę o pomoc, bo za rok, za dwa już tego nie zrobią. W związku z tym ze swoimi problemami nawet te 6-10-latki żyją samotnie, a samotność to jest taki zły doradca. Łatwo się później w tym świecie pogubić. Ja mówię, tylko 2% dzieci rodzi się z cechami, które uzasadniają nasze późniejsze problemy wychowawcze, ale 50% dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum stwarza już problemy. Czy te dzieci urodziły się przestępcami, dziećmi agresywnymi? Nie. To nasz świat spowodował, że te 48% dzieciaków się pogubiło. Musimy w związku z tym coś robić, reagować i poznać rzeczywistość, w której żyją nasze dzieci, żeby po prostu zacząć z nimi rozmawiać. To jest najważniejsza rzecz. Taki apel naszych dzieci, mamo, tato, nie mów do mnie, lecz ze mną rozmawiaj. Bardzo się cieszę, że decyzją Sejmu właśnie rok 2012 jest rokiem korczakowskim, a to z tego powodu, że w końcu to, co w szkole robimy, tak jak pracujemy, możemy zaprezentować na zewnątrz. Wiele myśli, które dzisiaj na przedstawieniu zostały powiedziane, to po prostu to, czym kierujemy się w naszej pracy. W ramach obchodów Roku Korczakowskiego w dniach od 12 do 16 marca w oddziale dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie uczniowie zespołu szkół nr 1 imienia Janusza Korczaka w Łańcucie zorganizowali i przeprowadzili lekcje biblioteczne poświęcone osobie starego doktora. Zajęcia skierowane były do najmłodszych uczniów z łańcuckich podstawówek i składały się z trzech części. Mówiliśmy przede wszystkim o tym, jak wyglądała jego współpraca z dziećmi. Przedstawiliśmy jego krótką biografię połączoną z prezentacją, żeby dzieciom się łatwiej oglądało, z różnymi zdjęciami z różnych okresów jego życia. Pokazaliśmy, jak wyglądał dom sierot, jakie on miał kontakty z dziećmi, jak dbał o ich prawa. Potem właśnie czytaliśmy, tak jak dzisiaj pani dyrektor, czytaliśmy pamiętnik Blumki, aby dzieci się czymś zainteresowały bardziej, bo to może jest dla nich taka przyjemniejsza część. Przeprowadzaliśmy też konkurs plastyczny, gdzie mieli narysować postać Janusza Korczaka. Wybieraliśmy najlepsze prace, tutaj panie przygotowały drobne nagrody dla dzieci. Następnie jeszcze mogli zobaczyć część, fragmenty filmu Król Maciuś I. No i to mniej więcej tak wyglądało. W granicach 45 minut musieliśmy się zmieścić, żeby dzieci się za bardzo nie wynudziły. Zakończenie cyklu nastąpiło 22 marca, kiedy w ramach kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom gościem biblioteki była pani Małgorzata Kupis, dyrektor zespołu szkół nr 1, która przeczytała dzieciom pamiętnik Blumki Iwony Chmielewskiej.
W ostatnich tygodniach marca Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie oferowała różnego rodzaju konkursy dla młodzieży, celem których było poszerzenie wiedzy, rozwijanie i docenienie talentów uczniów z powiatu łańcuckiego. Mroźno i cicho, tylko z góry spływa puchle kijak, obłoczek. Niech zalśnią modre niezabudki, spłoni się w zbożu mak czerwony, noc taka długa. Dzień tak krótki, drepczą po śniegu głodne wrony. 21 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łańcucie odbył się konkurs recytatorski poezji śpiewanej pod hasłem Wiosna, wiosna, ach to ty. Adresowany był on do uczniów gimnazjum oraz szkół średnich. Miał on na celu rozbudzenie zainteresowania poezją śpiewaną, jak również promowanie kultury języka polskiego wśród młodzieży. Bardzo chętnie uczestniczę w wszelkiego rodzaju konkursach dotyczących piosenki, poezji śpiewanej, czy to dla solistów, czy dla chórów, dlatego że uwielbiam pracę z młodzieżą w zakresie właśnie rozwijania wokalu, ich uzdolnień artystycznych od tej strony wokalnej. I powiem szczerze, nasza pani dyrektor na przykład przyznała nam dość dużą ilość godzin, nam, mi, dość dużą ilość godzin na takie rozwijanie takich uzdolnień i w tym zakresie mam różnego rodzaju porobione przeze mnie kółka, czy to wokalne, czy indywidualne kształcenie emisji głosu, czy też instrumentalne, więc żeby się wykazać, pokazać, a nie tylko oczywiście ja chcę się wykazywać, bo moje dzieci również, biorę ich wszędzie, gdzie tylko można. Komisja konkursowa nagrodziła uczestników w trzech kategoriach: recytacja wiersza oraz w kategorii zespoły i soliści. Kolejnym wydarzeniem, jakie miało miejsce 22 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej, było podsumowanie i wręczenie nagród w czwartej edycji powiatowego konkursu jednego wiersza pod tytułem Co mi w duszy gra. Swoją twórczością podzieliło się 19 autorów z klas gimnazjalnych i 11 ze szkół średnich. Tematyka i forma wierszy były różnorodne. Wszyscy laureaci i uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Gościem podsumowania czwartej edycji powiatowego konkursu jednego wiersza była pani Nina Opic, psychoterapeutka, poetka i pisarka. Galeria Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie po raz kolejny gościła u siebie dzieła wybitnego artysty Jerzego Szerstobitowa. Uroczysty wernisaż odbył się w czwartkowy wieczór 22 marca. Jerzy Szerstobitow urodził się w Kijowie. Powołanie do malarstwa odczuwał już od najmłodszych lat. Realizując je, podjął naukę w Kijowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie w 1985 roku ukończył Wydział Graficzny. Od 1991 roku zawodowo i twórczo związany z Polską, najpierw z Krakowem, a obecnie z Łańcutem. Wystawa zbierana, którą ja chciałem pokazać, jakie życie nas otacza, co my mamy dookoła siebie i jakie szczęście w ogóle jest to wszystko widzieć, obserwować i nawet potrafić namalować. Na to kulturalne wydarzenie przybyli przyjaciele, rodzina artysty oraz zaproszeni gości, którzy nie kryli zachwytu oglądając wystawę. Przede wszystkim światło. Światło, które operuje Jerzy, jest mistrzowskie i rzeczywiście każdemu artyście życzyłbym, żeby tak obserwował przyrodę i tak uchwycił czy pejzaż, czy martwą naturę, żeby to wyglądało właśnie tak, jak u mistrza Szerstobitowa. Dzieła można obejrzeć do 24 kwietnia bieżącego roku. W piątek 23 marca w Markowej obchodzona była 68. rocznica zamordowania rodziny Ulmów. W kościele parafialnym w Markowej o godzinie 10 odprawiona została msza święta pod przewodnictwem metropolity przemyskiego arcybiskupa Józefa Michalika w intencji beatyfikacji sług bożych rodziny Ulmów. Po mszy świętej goście oraz mieszkańcy przeszli pod pomnik poświęcony rodzinie Ulmów, aby złożyć kwiaty. Wśród uczestniczących w uroczystości gości swoją obecnością zaszczycili posłowie, władze samorządowe i dyrektorzy placówek. W ostatnim czasie udało się dotrzeć do nowych faktów, jeśli mówimy o historii rodziny Ulmów. Takim najważniejszym nowym wydarzeniem, o którym żeśmy się dowiedzieli, to gdzie spoczywają ciała Żydów zamordowanych wraz z Ulmami. Do tej pory poszukiwaliśmy tego bardzo długo, tego miejsca i dzięki pani doktor Alinie Skibińskiej udało się znaleźć to miejsce. Jest to
Jagiełła, Niechciałki koło Przeworska. Tam w październiku 1947 roku złożono ciała wszystkich Żydów zamordowanych w powiecie przeworskim. Złożono tam ciała Żydów w jednej mogile zamordowanych w Markowej. Z innych faktów, które dowiedzieliśmy się ostatnio, to jest, potwierdziliśmy miejsce, to, że dowódca tej ekspedycji karnej, która mordowała Ulmów, Szalów i Goldmanów, że nie tylko, że zmarł w latach 60. w RFN, o czym wiedzieliśmy już wcześniej, ale to, że w latach 50. powrócił do policji i w latach 50. był inspektorem policji w rewirze Esens w północno-zachodnich Niemczech. No też pokazuje to, w jaki sposób ta denazyfikacja była w Niemczech zachodnich, że to też było bardzo trudne i takie osoby, które miały na swoim sumieniu przecież nie tylko Ulmów, Szalów i Goldmanów, bo także wielu Polaków, a szczególnie Żydów z okolicznych miejscowości, no później uniknęły tej sprawiedliwości, bo on nie został nigdy skazany, bo on wtedy, kiedy zaczęto się nim interesować, to on już nie żył. W czasie uroczystości podpisano akt erekcyjny budowy Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu imienia rodziny Ulmów. W miejscu, w którym zamordowano rodzinę Baranków, tą rodzinę, która jest razem z Ulmami i Kowalskimi wspominana na dzisiejszych uroczystościach, że zachowały się drzwi z otworami po kulach wystrzelonych w stronę tych Polaków, którzy ukrywali Żydów. I one do niedawna jeszcze te drzwi były na terenie tej posesji, gdzie ta zbrodnia się wydarzyła i dzięki naszym staraniom udało się te drzwi pozyskać i będą one jednym z najważniejszych eksponatów w Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej. No, są to oryginalne drzwi z miejsca zbrodni, po prostu z tymi otwarami. To jest niezwykle istotny eksponat. Takich eksponatów oryginalnych nie będzie zbyt wiele, bo niezbyt wiele się przechowało. Będzie zdjęcie przedstawiające Żydówki, które ukrywał Józef ze śladami krwi ze zbrodni. I to będą te dwa najważniejsze eksponaty w tym muzeum. Otwarcie muzeum zaplanowane jest na rok 2014. Przypomnijmy, że rodzinę Ulmów rozstrzelali Niemcy podczas II wojny światowej 24 marca 1944 roku za ukrywanie Żydów z rodziny Szalów i Goldmanów. Pochodzący z Łańcuta były minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wydarzenie to miało miejsce 23 marca w sali balowej Muzeum Zamku w Łańcucie. Znakomity prawnik, karnista, na co dzień wykładowca akademicki, pochodzący z Łańcuta. W swoim rodzinnym mieście świętował 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej oraz 15-lecie pracy w Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Witając zaproszonych na jubileusz gości, profesor Jerzy Posłuszny przypomniał o związkach profesora Ćwiąkalskiego z Podkarpaciem i jego zaangażowaniu w rozwój Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski wręczyła profesorowi Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu wicewojewoda podkarpacki Alicja Wosik. Skłamałbym, gdybym powiedział, że czuję się onieśmielony występowaniem przed tak licznym zebraniem, przed tak liczną grupą osób, ponieważ występowanie przychodzi mi względnie łatwo. Czuję się onieśmielony z zupełnie innego powodu. Jest to pierwsza w moim życiu uroczystość, która jest poświęcona mnie. I przyznam szczerze, że to tak do mnie do końca to wszystko nie dociera, co Państwo mówicie, bo nigdy nie zabiegałem o tego typu zaszczyty. Laudację na cześć jubilata wygłosił profesor Andrzej Zoll, były rzecznik praw obywatelskich, a prywatnie przyjaciel jubilata. Profesor Zbigniew Ćwiąkalski w czasie uroczystości nie krył wzruszenia. Z Łańcutem się oczywiście cały czas identyfikuję i wielokrotnie podkreślałem, że pochodzę z Łańcuta. Tutaj w tej sali w 1960 roku uczestniczyłem w pierwszych dniach muzyki kameralnej. Tu chodziłem do przedszkola sióstr zakonnych Boromeuszek koło kościoła, szkoła podstawowa, szkoła średnia. No potem oczywiście studia w Krakowie, ale w miarę możliwości cały czas staram się bywać, przyjeżdżać i czuję się z Łańcutem w dalszym ciągu związany, już nie mówiąc o tym, że tutaj są groby rodzinne na cmentarzu w Łańcucie, no i Łańcut jest mi zawsze bliski i tak będzie.
W spotkaniu w rodzinnym mieście profesora uczestniczyli m.in. przedstawiciele uczelni, władz państwowych i samorządowych, parlamentarzyści z regionu oraz przedstawiciele środowiska prawniczego z Podkarpacia. Uroczystości jubileuszowe zakończył koncert Atsuko Ogawy, japońskiej pianistki od kilku lat mieszkającej w Przemyślu. Marca drugie liceum ogólnokształcące w Łańcucie gościło uczestników czwartej ogólnopolskiej olimpiady myśli Jana Pawła II. W etapie wojewódzkim wystartowało 29 uczniów z 10 szkół Podkarpacia, 9 licealistów i 20 gimnazjalistów. Komisja w składzie przewodniczący ksiądz Jerzy Gałązka, przedstawiciel Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, wicestarosta łańcucki Józef Rzepka, dyrektor zespołu szkół nr 1 w Łańcucie Małgorzata Kupis i siostra Aneta Folkert czuwali nad poprawnością przebiegu olimpiady. Jest to cenna inicjatywa, tym bardziej, że swoim zasięgiem obejmuje zarówno gimnazjalistów, jak i licealistów. Młodzież, która w chwili śmierci papieża liczyła niewiele lat. Dla nich Jan Paweł II jest sylwetką coraz bardziej oddalającą się w historii, ale bardzo ważną. Zaangażowanie tych młodych ludzi sprawia, że zasiadając już w tych ławkach w sali egzaminacyjnej są już zwycięzcami, ponieważ sięgnęli do myśli Jana Pawła II, nie tylko do niej sięgnęli, pogłębili jej znaczenie i przybliżyli sobie wartość nauki Jana Pawła II, szczególnie tę skierowaną do ludzi młodych. Do etapu ogólnopolskiego czwartej olimpiady myśli Jana Pawła II zakwalifikowało się 6 uczniów, a wśród nich Mateusz Kucap z 2 LO w Łańcucie. 26 marca w Miejskim Domu Kultury angielska piosenkarka Katie Carr wykonała recital oraz zaprezentowała swój film dokumentalny ukazujący historię spektakularnej ucieczki z obozu w Auschwitz. Film opowiada o brawurowej ucieczce z Auschwitz, która udała się niewielu. Z tej fabryki śmierci próbowało uciec 802 więźniów. Udało się 144. Wśród nich był Kazimierz Piechowski z Tczewa. Wraz z kolegami współwięźniami wykradli mundury SS i samochód komendanta. Film zaprezentował zmagania i dylematy Kazimierza, a dzięki muzycznym zdolnościom Katie historia ta jest możliwa do opowiedzenia współczesnej publiczności. Niesamowita historia zainspirowała angielską piosenkarkę polskiego pochodzenia Katie Carr, która jest również pilotem, oficerem RAF, czyli Królewskich Sił Powietrznych. Katie jest nominowana do tegorocznej London Music Award. Po wyświetleniu filmu artystka zaśpiewała piosenki ze swojego repertuaru. Wydarzenie to odbyło się w ramach projektu Okupowana Młodość o zwyczajnym życiu w niezwyczajnych czasach wojny i okupacji, który realizuje Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku. You're the one for me.
27 marca w Miejskim Domu Kultury odbył się pierwszy powiatowy przegląd poezji śpiewanej pod hasłem Wyśpiewać poezję. Przegląd został skierowany do uczniów z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu łańcuckiego. Zobaczmy ich zmagania. Ty, który ciepłym słońcem i napełniasz mieszkania, ty, który dałeś nam Konkurs odbył się w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury, a na widowni wśród zgromadzonych przysłuchiwał się wicestarosta Józef Rzepka. Młodzi wykonawcy zaprezentowali wysoki poziom, sięgając po różne teksty literackie. Było około 80 osób, około 80 wykonawców. Nie było w sumie dużo wykonawców, ale poziom całkiem niezły. Nagrodzeni uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki i dyplomy, zaś nauczycielom wręczono podziękowania. Rekordowa liczba szkół wystartowała w rozgrywanym w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie w finale wojewódzkim 6. Memoriału Andrzeja Gruby w tenisie stołowym. Młodzi następcy tego wybitnego tenisisty zmagali się w środę 21 marca. Do stołów stanęli uczniowie z 32 podkarpackich szkół podstawowych. Następcy najwybitniejszego w historii polskiego tenisisty stołowego rozpoczęli rywalizację dokładnie o godzinie 10. Równych nie mieli sobie młodzi zawodnicy ze szkoły podstawowej nr 10 w Jarosławiu, którzy w finałowym pojedynku okazali się lepsi od rówieśników ze szkoły podstawowej nr 1 w Nisku. Jest to kontynuacja idei rozpoczętej przez męża. Było to troszeczkę w innej formie, a po jego śmierci powstała fundacja i jest rozgrywany memoriał ku uczci pamięci Andrzeja Gruby. Spośród wszystkich uczestników wybrano również najlepszą zawodniczkę i najlepszego zawodnika finału wojewódzkiego 6. Memoriału na podstawie liczby zwycięstw w grach pojedynczych. Najlepsza ze szkół otrzyma prawo do startu w finale ogólnopolskim Memoriału. Dzisiejsze wydarzenia kończymy informacją dotyczącą zapisów dzieci do przedszkoli miejskich w Łańcucie na rok szkolny 2012-13. Trwają one od 15 marca do 12 kwietnia. Zapisy dzieci do przedszkoli miejskich w Łańcucie na rok szkolny 2012-2013 trwają od 15 marca do 12 kwietnia 2012 roku. Przyjmowanie dziecka do przedszkola rozpoczyna się na podstawie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, którą należy pobrać i zwrócić do placówki. Od 15 marca do 12 kwietnia są wydawane i przyjmowane karty zgłoszenia dziecka do przedszkola w kancelarii danych placówek. 27 kwietnia już wywieszamy na tablicy informacyjnej przedszkola imienne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Po ogłoszeniu wyników naboru rodzice, prawni opiekunowie zobowiązani są do zawarcia umowy w sprawie korzystania z usług w zakresie wychowania przedszkolnego. W tej umowie przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku realizacji bezpłatnej podstawy programowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń opiekuńczo-wychowawczych. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci już uczęszczające do przedszkola. Następnie dzieci w wieku 6 i 5 lat, które mają obowiązek odbyć doroczne przygotowanie przedszkolne. Dalej dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów i dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Jest tak, że rodzic ma prawo składać podanie, czyli tą kartę, do wszystkich przedszkoli. Natomiast kiedy jest nadwyżka dzieci w danej placówce, czyli jest więcej dzieci chętnych niż miejsc mamy, wtedy jest komisja kwalifikacyjna, jedna na całe miasto, zazwyczaj tak właśnie praktykujemy, i wtedy dziecko tam, gdzie są wolne miejsca, tam jest przyjęte. Jeżeli są wolne miejsca tam, gdzie rodzic chce, to mu wtedy udostępniamy taką możliwość. Natomiast jeżeli nie, to nie jest to taka rozpiętość kilometrowa w naszym mieście, żeby rodzic po prostu mógł podwieźć dziecko tam, gdzie jest miejsce dla niego. Dziękuję za uwagę, a korzystając z okazji w imieniu redakcji Telewizji Łańcut chciałabym złożyć Państwu serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych świąt Wielkiej Nocy. Do zobaczenia.